Siemaneczko moi drodzy wikingowie, witam was w kolejnym odcinku z Valheim Vanilki. Oczywiście na początku dziękuję bardzo za wszystkie wasze łapki, za wszystkie wasze fantastyczne komentarze i również witam nowych subskrybentów. Dobrze, moi drodzy, ostatnio były opowieści morskie, tak jest, była wyprawa za jeden uśmiech stateczkiem po bezkresie oceanu, przy czym nieco przydriftowałem na bagnach, uniknąłem śmierci z... Właściwie nie z rąk, tylko... Co mają komary? Żądeł też nie mają. No to z tego, co mają komary. Z tego uniknąłem śmierci. Cudem udało się przemknąć koło równin. Tak jest. O, jest Wilcu, proszę bardzo. O, ty nie masz imienia. Ty się będziesz nazywać, moja droga... Zelda. A dlaczego by nie? Proszę bardzo. Wilki mi tutaj będą pilnowały całej mojej, mojego dobytku. Jeszcze sprawdzimy sobie jak miodek. Właśnie. Bierzemy się w kierunku nowo odkrytego lądu. Jak najbardziej. Nagotowałem sobie jedzonka, bo mi się już wystarczająco rozpleniła cebula. Także szaszłyki... z wilka nie mówcie głośno. Żeby mi się wilki nie obraziły. Szaszłyki z wilka też są. Jak najbardziej jesteśmy przygotowani. Właściwie mogę sobie to już hapsnąć. Bo co by nie. Dobra, idziemy tam. Idziemy tam, zobaczymy co tam ciekawego będzie. Ja się zastanawiam, czy te łąki po prostu są łąkami aż do samych gór. Mam przynajmniej taką cichą nadzieję, że nie będą okalały tego jednak tutaj równiny. Pożyjemy, zobaczymy. Wiecie co, jak ja mam tam z udźwigiem? Jedno jajco mógłbym już na pewno ze sobą zabrać. A czekajcie, bo teraz sobie myślę, widzicie, coś mi się przypomniało. Przecież mi zostały jeszcze dwa rdzenie, jak dobrze pamiętam. Ja sobie wezmę przecież zestaw awaryjny, tak jest, no jak ja tam będę się lepał po górach, no to wypadałoby, żebym sobie tam gdzieś koło Modery postawił ten portal. Choć tak czy siak z jajkami będę musiał dyrdać oczywiście na piechotę. Ale mam nadzieję, że też w górach tam coś u Modery się znajdzie. Bo tak jak mówiłem, dwa rdzenie były. Drzewo szlachetne mieliśmy tutaj. Tego drzewa było trzeba 20, jak dobrze pamiętam. I 10 okełów szarzełów. No trochę ostatnio tych oczów zużyłem. Ze względu na lodooko. Tak jest. Różne portal. Super, możemy postawić fantastycznie. Jeszcze, żeby nie było, że jestem nieprzygotowany, bierzemy sobie dyszkę drewna na warsztat. No tak jest, bo też jakoś to tam muszę postawić. Przyrobiłem nieco strzał. Oczywiście na Moderę będzie trzeba tych strzał więcej zrobić. To jest więcej niż pewne. Nie pamiętam, ile ostatnim razem mi poszło na to wredne smoczysko. Ale to chyba, walkę toczyłem samym łukiem. Stwierdziłem, a co mi tam? O, witaj panie dziku. Zaraz dostaniesz w dziób. To jest chyba dzicza skała, mi się wydaje. Czy ty jesteś dziką skałą? Dzika, osadników, spadaj szarzeł. Dziki, tak jest, to jest dzicza skała. Fantastycznie. O, gdzie ten dziki postanowiły sobie odpłynąć, tak? No, to dobra, okej. No ja tutaj nie będę jakby... Nie będę się im wpierniczał w temat. O, i może jakiegoś jeleń, przecież, że tak mi brakuje. Weź, spadaj, idź sobie, z wami się nie chcę bawić. Może trafi się też jakiś jelon. Jelonem bym nie pogardził, a nawet większą ich ilością. Dobra, wkurzyłeś mnie. Idziesz w cholerę. Co mi z ciebie wyskoczy? Ogon. Tak go pewnie będę musiał wywalić, bo mi za chwilę miejsca braknie w plecaku, no ale to już tam jakby szczegół. Idźmy wprost, to byśmy musieli iść w tym kierunku. To jest pan dzik. Strasznie rozpaczałem nad tym dwugwiazdkowym dzikiem, ale z drugiej strony żadna to rozpacz, bo i tak tego dzika bym nie zabrał ze sobą. Tak jest, byłaby opcja go tutaj oswoić. Byłaby opcja zbudowania odpowiedniej rampy, żeby strącić tego dzika na statek. Tak jest, i przewieźć go do siebie. No nie powiem, nie ukrywam, że taki dziczek byłby całkiem fajną opcją w mojej kolekcji, ale to byłoby strasznie masakrycznie dużo roboty. Kurde, panie, jakie tu są w ogóle tereny. Badajcie, jaki tu jest w ogóle metraż, nie?
Tam sobie, tam więcej dzików. No oczywiście jeleni to tu nie uświadczysz. Słyszałem, że jakieś tam sobie kaszlały na mnie, ale sobie chyba poszły. No niezłe, nie powiem, nie powiem. Tereny niezłe, bardzo ładne, bardzo rozległe. No wiecie co wam powiem? Fajna miejscówka na postawienie takiej, no dużej wioski. Takiej zacnie, zacnie dużej wioski. Teraz jak na to patrzę. Kurde, wafel. O, nawet jakaś wioseczka chyba tu rzekomo była, albo coś w tym stylu. Nie wiem, jakieś płotki zostawili, dobra. Nie, no nieźle, nieźle. Powiem wam, no widok, widok fajny, widok zacny. Niezła działeczka, niezła działeczka. Jeszcze u podnóża gór i niedaleko równin. A jak, te, jak tu jesteśmy w ogóle niedaleko równin, to już tak swoją drogą, że... tak sobie myślałem, że dobrze byłoby tutaj też gdzieś tą bazę na pograniczu równin postawić. Dlaczego na pograniczu równin? No na pewno ze względu na to, że na razie to by mnie tam wszystko zjadło. Bardziej mam tu na myśli fullingi, bo jeszcze z tymi komarami o tyle, o ile zdąży człowiek je tam sparować, to jest jakoś okej. Ale fullingi jakby mi zrobiły najazd, no to jest po prostu pozamiatane. Co to tam tak wisi w powietrzu? Co to tam jest na górze? Idziemy, idziemy może właśnie, może coś ciekawego tutaj będzie. Kurde, jakie... O, pan Wilcu. Witam, panie Wilcu. No, także pan Wilcu, idziesz spać. No, skóra, dobra, skóra się przyda, jasne, że tak. Może trafimy na jaskinię. Oczywiście, jaskiniami nie gardzimy. Jaskiniami nie gardzimy, ponieważ ja bym chciał sobie zrobić ten zestaw... zestaw, proszę ja was, Fenriga. Choćby dla ozdoby. Może niekoniecznie dla używania. Bo jakby jest tak w sumie, nie wiem. Średnio jestem nim zainteresowany. Jest fajny, naprawdę. Całkiem fajny. Ze względu na ten bonusik odporności na ogień i bonus oczywiście do walki bez broni. To jest całkiem spoko opcja. To jest fajna rzecz, nie ukrywam, że tak. Ale... nie wiem, próbowałem, wiecie co, ja to testowałem, jakoś, no, nie przekonał mnie. Chociaż wiem, pisaliście mi również, pisaliście mi chyba to na Discordzie, jak dobrze pamiętam, albo w komentarzu, przepraszam, bo już nie pamiętam dokładnie, ale był taki komentarz właśnie, że całkiem dobrze wam się z tym gra. Że ta walka wręcz właśnie z tymi, jest jak to się nazywało, jakieś tam futrodrapy, czy jakoś tam inaczej się to nazywało, no ale te szpony takie. Że całkiem dobre, że całkiem dobre, że dają radę. No ja wiem jak najbardziej. No jeśli jeszcze skilla macie do tego wyższego w tej walce wręcz, no naprawdę można zrobić niezłą zadymę. Choć wiecie co, wydaje mi się tak, bo też trochę się nad tym zastanawiałem, że devowie dodając już coś takiego właśnie jak te futrodrapy, kurde, no czy kościodrapy, mięsodrapy. No nie pamiętam dokładnie tej nazwy, ale no jak już zrobili coś takiego, to myślę sobie, że fajną opcją byłoby zrobić jeszcze jakieś, no coś lepszego, na przykład z czarnego metalu, że byłaby opcja wytworzenia jakichś takich, nie wiem, kurczę, nie wiem jak to się nazywa, kastetów czy coś takiego, może jakichś szponów, albo jednego takiego szpikulca, no jakieś tam broni. No tak, fajnie, ja przeszedłem przez ten portal, ale z łodzi sobie nie zabrałem tego jajka, no ale tu już mamy jedno jajko pod ręką. Ja oczywiście jestem, nie, nawet nie jestem za bardzo obciążony. Jajko bierzemy. Chodź jajco. Gdzie my to mamy? Czekajcie, Modera jest gdzieś w tamtą stronę. Oczywiście zaczęło padać, ale wydaje mi się, że tu chyba widziałem studnię. Czy ja tutaj, przepraszam bardzo, czy... nie, ja nie widziałem studni, to tutaj było. Dobra, jedno jajko. Możemy sobie tu zamieścić. No dobra, czyli mamy tutaj jednego jajcewa. Wartałoby się, czekajcie, rozejrzeć, bo ja jestem ciekawy, tutaj mam nieco wyżej. Teren całkiem nie najgorszy, mimo tego, że teraz guzik widzę, ale jest całkiem spoko, zwłaszcza ta wielka skalna ściana, na której stoję, bo tutaj ją można okrążyć. Tu wystarczy podskoczyć, wskoczyć sobie na platformę, zeskoczyć z powrotem, żeby w razie draki spieprzać na przykład przed moderą czy coś, nie? Jest taka opcja, więc wygląda to nawet dobrze. No teraz to się nawet nie porozglądam, kurde, wafel za jajkami, za niczym się właściwie nie porozglądam, bo on, nawet jakbym stał koło jaskini, to jej praktycznie nie widzę, nie?
To było zdecydowanie bardzo pomocne. Właśnie, wiem co miałem zrobić. Ja miałem trochę obsydianu wydobyć, bo ja chciałem przygotować więcej strzał obsydianowych. Dobra, obsydian się zmieści tutaj. Ja chciałem przygotować sobie więcej strzał obsydianowych właśnie na naszą drogą moderkę, żebym nie został, wiecie, gdzieś no w plecy. Bo najgorsze to jest to, jak trzeba się wycofywać z tej walki. A też mi się już zdarzyło, bo modera naprawdę siekła zacnie. Nawet to chyba było w poprzedniej serii. Jak dobrze pamiętam, to chyba było w poprzedniej serii, że musiałem spindalać przez portal. Jezu, śniegu, czy ty naprawdę musisz poważnie teraz, kurde, padać? Really, nie mogłeś kiedy indziej? No daj, chłopie, spokój, nie? A, żebym spadł jeszcze, daj spokój, nie? O, tam widzę jeszcze jakiś obsydianik. Czekajcie, ja muszę uważać, żebym się właśnie nie zagalopował przypadkiem, żebym nie zjechał, wiecie, na dół, ja zostanę, kurde, na równinach, nie? Bo to może być bardzo przykre dla mnie. Choćby nawet może nie na same równiny, wystarczy mi, że tam jakieś komary będą, a ja ich tu kompletnie nie zobaczę w tej cholernej zamieci. O, ale mamy twierdzę. Super, mamy twierdzę, a ja nie mam miejsca w plecaku. To też super. Coś się wywali. Bo dlaczego mówię o twierdzy? Skarby by mi się przydały. Skarby by mi się jakieś przydały. O, tu są oczywiście wspaniałe szkielety. O, panie, nawet jedna gwiazdka. No szał. Szał, gościu. O, myślę, że mogliby tutaj wprowadzić inne szkielety. No. Albo po prostu iść po najprostszej linii oporu, czyli mroźne szkielety. Na przykład górskie szkielety to jest głupie, nie? Ale jakieś mroźne szkielety czy coś takiego byłyby fajną opcją. Tak jest, byłyby bardzo fajną opcją, żeby te szkielety jednak tutaj były twardsze. O, proszę, obsydian się przyda, więcej nasionek cebuli, to też fajnie. Co ja mogę wywalić? To wywalimy. Rubiny zabiorę, nasionka cebulki też bym sobie zabrał. Czy czegoś tu się mogę pozbyć, że nie będę płakał za tym? Mięso ze świniaków, bo tego mam przecież dużo. A cebulkę sobie zabierzemy, bo cebulki nigdy dość. Dobra, szału nie ma, no ale zawsze jakieś... Ile tych... Aha, jeden rubin, dobra. Okej. Niech będzie. A wracając do mojej rozkminy na temat mroźnych szkieletów. Byłaby to niezła opcja, no bo sorry, ale w górach już z tym sprzętem, kurczę, który mamy na tym etapie, no to te szkielety to jest bardziej takie... To są bardziej statyści niż w ogóle jakieś realne zagrożenie. Nawet gdybyśmy walczyli akurat w trakcie, nie wiem, z kimkolwiek, nawet z samą moderą tutaj w górach, no to... To jedynie szkielety to się będą plątały pod nogami, bo taka jest prawda. I nic więcej. Więc myślę, że fajnie byłoby, gdyby wprowadzili twardszy model szkieletów. Tak jest, mroźne szkielety, że wiecie, im kości zmarzły, są twardsze i tak dalej, zamrożone, nie wiem. Albo je pokryć jakimiś takimi dziwnymi soplami lodów czy coś. No, teksturę dałoby się zrobić, to akurat wiecie. Jak nie wiecie, to zapytajcie moderów, to oni wam wszystko wytłumaczą. To nie jest aż tak skomplikowane, jakby się mogło wydawać do zrobienia. Ale mówię, byłaby to całkiem ciekawa i fajna odmiana, tak sobie myślę. Zresztą tak samo myślę sobie, że te szkielety, które... Co, już mam? Aha, już mam pełno, tak? Dobra, ogon Nyksy wywalimy. Tak samo, kurczę, na tych bagnach. Jakieś takie, no nie wiem, draugry są wyzwaniem, jasne, że są tam wyzwaniem, ale już na przykład te szkielety to też jest taki, no proszę bardzo, jestem sobie szkielet Lamus, nawet mam tarczę. Szkoda, że przeciwnicy uzbrojeni w tarczę nie używają tej tarczy. To byłoby całkiem fajne. Myślę, nawet może inaczej. Nie wiem, szkielety w czarnym lesie nie posiadałyby tarczy. A już szkielety, na przykład dajmy na to te na bagnach, tarcze by posiadały i by jej używały przede wszystkim. O to mi chodzi. Żeby jednak to wyzwanie było nieco większe, bo no, mówię, no... Szkielety to są jedynie... O, super, rubinki. Szkielety są jedynie wyzwaniem, kurczę, w czarnym lesie, jak tam wchodzicie. Na krapowatym ekwipunku, no to okej, to się zgodzę, nie? To ten szkielet tam, no... Pff, sorry, ale dupy to nie urywa. Jak to zrobimy?
Szału po prostu nie ma, więc myślę, że taki, żeby wszyscy ci wrogowie, tak, których napotkamy w następnych biomach, jednak byli jakimiś tam, może nie hardkorami, ale zdecydowanie, żeby byli bardziej wyzwaniem niż takimi plątającymi się pod nogami pierdołami, nie? Bo póki co to tak wygląda właśnie, no szkielety niestety są takimi totalnymi atrapami. A i jest, dlaczego to jeszcze mówię? Właśnie, bo myślałem nad jeszcze jedną rzeczą. Chodziło mi o to, że nieumarli walczą tutaj z żywymi istotami. Jakby nie było, tak? Na pewno zauważyliście to, że szkielety walczą i z fullingami, szkielety walczą i z szarżłami, ogólnie nie umarli, czyli draugrowie też do tego wszystkiego jak najbardziej się wpasowują w ten schemat, tak? Że też rzucają wyzwanie żywym. Dlatego uważam, że właśnie powinny być twardsze szkielety, żeby to jakoś lepiej było zobrazowane, bo na pewno widzieliście niejednokrotnie starcie szkieletów z właśnie fullingami, nawet z szarżłami, nie? Pojawi się szarzeł brutal, to jest tylko pff, i kości się sypią po prostu na lewo i prawo. To jest też takie trochę śmieszne. A nie powiem, że interakcja właśnie świata, istot w świecie między sobą zdecydowanie dodaje grze smaku. Nie wiem jak dla was, ale mnie się to właśnie bardzo podoba. To pokazuje, że ten świat jakby żyje, nie? No, imersja... Panie, gdzie pan jedziesz? Imersja jednak tutaj jest bardzo, bardzo mocna i no fajnie, żeby coś z tym zrobili. Żeby jednak mimo wszystko te szkielety stały się twardsze. Może więcej właśnie takich eventów, starć na przykład... Kurde, to też by nie było głupie, wiecie? Starć takich większych grup, najazdy na przykład. Nie tylko na nas, ale na przykład byłyby najazdy jednych na drugich, tak? Nie wiem, wiadomo, nie od razu, ale na przykład fullingi robiłyby wjazd na inny biom. Nie wiem, zaczęłyby się tam osiedlać, wtedy zaczęłyby się tam w ogóle spawnić, zaczęłyby się pojawiać na danym biomie, czy to na łące, czy na mokradłach i tak dalej, i tak dalej. No, kurczę, myślę, że to byłaby naprawdę zajebista opcja. Coś takiego. Oczywiście nie byłoby to od razu, tak? Nie, że w pierwszym dniu... O, proszę, nawet golem się pojawił. Nie, że byłoby to w pierwszym dniu od razu, że się nano i już takie zadymy się dzieją, że wy tu ledwie swój pierwszy szałas stawiacie. Że wy tu stawiacie pierwszy szałas, a tu już fullingi na was wyjeżdżają. Nie, ja myślę, że jeśli byłoby to... powiedzmy uzależnione właśnie od dnia rozgrywki, to byłoby to całkiem. Nie byłaby to głupia opcja. Aż mi się przez tarczę przebił chamie jeden, ty. Czekajcie, muszę się zatankować trochę. Niepotrzebnie mu wlazłem pod ten atak dwuręczny. Będzie jaki zwykły. Tak. Jeszcze jakbym cię sparował, to już w ogóle byłoby egelancko. Bardzo ładnie uniknęliśmy. Parowanko. Udało się? A, udało się nawet, spoko. Dobra, teraz będzie co? O, proszę. Nawet Mr. Drakon się tu pojawił, też świetnie. Jesteś... Aleś mnie sieknął, myślałem, że ci kurde odszedłem na tyle. Ale spoko, widzę, że Drakon jest po mojej stronie tutaj. O, dobra, też mnie ściągli na siebie. Nawet bardziej bokiem bym powiedział. I hit. Piękne parowanko, panie. Trzy strzały, tak, trzy strzały. My się tu troszeczkę odsuniemy, myślę. Będziemy cię robili stary w konia, co ty zrobisz? Kurde, no to mogłem sobie jednak sparować. Zaraz będzie podwójny, tak. Dobra, no to dawaj stary. O, bardzo ładnie. I tam Drakon mi jeszcze pomaga. To mi się podoba, tak możemy współpracować. To prawda zrobiło się tutaj... kurde, znowu, że mu wlazł pod siekierę. Zrobiło się nieco ciemno. Mam nadzieję, że... Jednak Fenrigi się mi tutaj teraz nie zwalą na głowę, chociaż no nie byłby taki straszny problem. Czy ty mnie atakujesz? Ej, spadaj na drzewo. Ale kurde no! Się zagapiłem na tego cholernego drakona i zaś wyszło jak wyszło. O, spoko, jeszcze skoki mi podjechały. Zróbmy sobie to tak. Gdzie ty jesteś? Pierściuchu jeden, już mnie zaczynasz wkurzać. Raczej pan golem tutaj się nie...
nie ukierunkuje w naszą stronę, ale za to pana drakona trzeba zlikwidować. Bo tak guzik robi temu golemowi, ta jego pomoc jest raczej mało istotna. Czekajcie, zrobimy sobie to tak. Miodek, miodek. O, i nawet burza łaskawie ustała, no jak wspaniale po prostu. Chodź golem, honoino. A, byłem szybszy, cwaniaczku. Nie tym razem, gościu. Zejdź tam, zejdź z góry, stary, to się pobawimy. Gdzie jesteś? Tu jesteś, świetnie. Zapraszam do tańca. Mistrzu kolorowy, chodź. Co, jaki atak? Podwójny, nie. Temu dziękujemy. Pojedynczy. Hyc. Parowanko, bardzo ładnie. Trzy uderzenia, można się... No, w sumie nawet czwarte byłbym mu pewnie w stanie sprzedać. A, źle to zrobiłem. Teraz będzie pewnie podwójny. Dobra, więc teraz powinien być znowu pojedynczy. Hyc. No i superancko. No i tak się możemy z golemem bawić. Czy z golema wypadły, co tu są? Kryształy, kryształy, kryształy. No nie no, kryształy bym pozbierał, bo dlaczego by nie? Co mogę wywalić? Świńskie skórki. Tego się pozbędziemy, kryształy sobie zabierzemy. Kurde, no i nie ma trofeum. O, patrzcie, już tam widać równiny. Widać równiny, panie dziejaszku. No nie, nie, ja wiem, mnie kusi, ale nie idziemy w tamtą stronę. Nie ma w ogóle takiej możliwości, bo ja wiem, jak to się skończy. Czekajcie, tam było, tam gdzie patrzę, tak, tam było to jajo, które znalazłem jako pierwsze, tak? Czy ja je znalazłem na górze, czy na dole? Dobra, teraz to się zgubiłem, ale to chyba już było. Czekaj, tam jest pan Wilcu. Też muszę uważać, by się, kurde, rozpędzę i będzie lipa po prostu. Mnie tu zjedzą. A nie, tu jest pan Wilcu. Chodź, chodź, chodź. Chodź, futerkowy kolego. Bęk, stary. I wiecie co? Może być, że ten efekt mrożenia faktycznie ma wpływ, że ogłupia te zwierzaki. Nie wiem, czy to jest wpływ tego. Tutaj to mam odrzutu na 120. Czy to jest to, czy jednak właśnie to mrożenie... A nie, proszę bardzo, mamy tu jajucho. Świetnie, to zaraz sobie je tam na górę zaniesiemy i sobie tam portal machnę. Tylko czegoś muszę się tutaj wyzbyć. Trudny wybór bardzo. Obsydian, no nie no, drewno potrzebuję, żeby tam w ogóle portal postawić na górze. Chociaż nie, zróbmy to inaczej. Drewno sobie tu na chwilę wywalę. Jak ja jestem przecież... Aha, no tak, bo ja przecież obsydianu nabrałem jak głupi czop. Zróbmy tak, obsydian sobie tu zostawimy, drewno sobie zabiorę, portal sobie tam postawię. A gdzie to jest? To jest w tamtym kierunku. Mam to jajko, dobra, mam to jajco. No to dwa będziemy już mieli w komplecie. Więc prawdopodobnie będę musiał wyhaczyć tu tylko jedno ze statku. Czekajcie, ja muszę iść, gdzie to było? Aha, ta wielka skała, faktycznie. A ta wielka skała... Nie wiem, mówcie co chcecie, ale ona wręcz się prosi, żeby postawić na niej jakiś domek widokowy albo wieżycę. A, wiedziałem, że mi się skończy staminka. No wieża, powiem wam, wieża byłaby tu całkiem przystojna. Jakby się użyło... O, żelazno-drewnianych słupów. Nie, znowu drakony. Gdzie ty jesteś? Chodź tu, cholero jedna. No chodź, chodź, cwaniaczku. Dobra, jednego, może dostaniesz drugiego. Jeszcze popraweczka. O, proszę. Tego pana mamy z głowy. Jezu, zaś mi się stamina skończyła. No przecież, że tak. No ale dobra, mogę stać w miejscu nie biegnąc. No, też tak można zrobić. Ale wracając do mojej rozkminy. Wieża? Tak jest. Wieża byłaby fajną opcją. Może to tu nawet uczynię. Czekajcie, ja sobie muszę zapamiętać kierunek, gdzie leży mój obsydian. Ja go muszę pozbierać. Ze względu na strzały. Jezus. Czegoś opiesz. Przecież widzę, żeś tu jest, chłopie, no. Patrzcie, kulega taki. Chcę zrobić jakiś skok. Dobra. Mam nadzieję, że wszyscy... że wszyscy widzieli ten skok wiary tego Fenriga. Naprawdę, ja gościa podziwiam. Uczcijmy to 3 sekundami ciszy. Co się tu teraz wydarzyło w tym momencie? Nie no, bo skisnę, ludzie. Fenrig postanowił na mnie skoczyć. No oczywiście różnica poziomów mu nie pomogła. Chłop wystrzelił jak rakieta. No dzięki bardzo. Zrobiło mi to dzisiaj dzień, nie? Skok wiary Fenriga. Srogo w opór.
Czekajcie, to gniazdo było tam, drugie było tam na dole. Może tam muszę zabrać ten obsydian, żeby nie zapomniał. Portal też gdzieś sobie tutaj muszę wstawić. Portal jak najbardziej też sobie gdzieś tutaj muszę postawić. O, jest drugi Fenrik. Ciekawe, czy uda się to jeszcze raz zrobić. On musi być... on musi być nade mną. Znaczy ogólnie wyżej niż ja, tak? Spróbujmy. Spróbujmy, bo muszę to kurde obczaić. To był ekstra rozrywka. Chodź tu gościu, chodź. Come on. Zaraz to sprawdzimy, bo jestem ciekawy, czy znowu będzie taki sam efekt. I poszedł jak strzała. No ten już nie poszedł tak daleko. Tak okrutnie. I co, wyskoczysz tutaj do mnie, czy nie bardzo? Stary, czy to w dwie strony działa, czy niekoniecznie? Mój drogi. Widzę, że taki jesteś chyba niezainteresowany. No to trochę głupawo. Czekajcie, bo muszę coś przekąsić. Trochę słabo. Szkoda, że te Fenrigi właśnie... No dobrze byłoby, jakby miały poprawione nieco SI pod tym względem. No bo to jest chyba jakby logiczne, tak, że one jednak są w górach, że to jest kupę nierówności. No i kończą jak kończą, lecą jak strzała. Chodź gościu. Bo to, no to było spoko, no. Pęk stary, ty już nie żyjesz. Co z ciebie mi tu dropło? Trofeum Fenriga, no fajnie. Kolejny ogon, mam już Ulwa, to mam jeszcze Fenriga. I co, nic więcej z ciebie nie wypadło, tak? No dobra, jeden ubity i dostałem za to jeszcze trofeum. Nie pogardzę. Tym bardziej, że szkielety mną gardziły, także... Czekajcie, dobra. Myślę, że tutaj na płaskim terenie bym sobie postawił ten portal. A później go na pewno gdzieś przeniosę. Gdzieś dalej albo go po prostu schowam do... Nie schowam go do plecaka. Gdzieś dalej go będę musiał przesunąć albo wkopać się tutaj gdzieś w glebę, żeby był totalnie poza zasięgiem koleżanki Modery. Bo to się skończy przykro. No będzie to po prostu zniszczone. Bo zauważyłem, że nawet w dalszym sąsiedztwie jakby pola walki, kiedy postawi się cokolwiek, ten portal właśnie i tak dalej, no to niestety tak Modera sieje tymi swoimi kulami, kurde, mrozu, że i nawet w to trafi, nie? Czekajcie, to mam tak. Tam miałem wpisane brzeg, a to drugie mam wpisane dom. Dobrze pamiętałem? No jednak dobrze pamiętałem. Dobra, skleroza mnie tutaj nie zniszczyła. To mam. Czekajcie, w sumie jak ja idę w tą stronę... jeszcze bym sobie zrobił rundę na dół po ten obsydian. Pytanie, czy mi się chce. Dobra, zwinę to następnym razem. I tak muszę iść w tamtą stronę, bo przecież muszę iść po jajko. Dobra, to nie będę robił dwa razy tej samej trasy. I tak jak mówię, no, bo tam muszę, tak, zejdę tam, zabiorę obsydian, pójdę w stronę statku, stamtąd zgarnę jajko, a przez portal sobie przerzucę ten obsydian. No i proszę bardzo, i to jest wynik godny mistrzów. I także, aha, właśnie, ogólnie spoko, bo jeśli chodzi o przygotowanie do Modery, moi drodzy, to ja mam w zanadrzu jeszcze całe 120-137 sztuk srebra. Także coś będzie trzeba poulepszać. Ja muszę zapolować w końcu na te jelenie, bo skóry mi już całkowicie wyszły. A widzę, że wy się tutaj rozgościliście na pełnej. Tak? Wam to już totalnie nie przeszkadza nic, co rozumiem? Okej. Więc jak najbardziej było... Tak, bo ja chciałem ulepszyć oczywiście... Ej, stary, Gustaw, no kultury trochę. Ja chciałem jak najbardziej, kurczę, Kieldraugra ulepszyć. Tak jest, a do niego, co jest najśmieszniejsze, brakuje mi właśnie... właśnie brakuje mi, kurczę, skór jeleni, nie? Więc takie małe polowanko oczywiście... jak najbardziej. Czekajcie, tak, kryształy dałem. Właśnie, gdzie ten kryształy? Chyba też tu były. No pewnie, że tak. Jak mnie znajdzie, to sobie porobię jakieś te kryształowe ściany. Ale na razie się nie zapowiada, bo ja wam też mówiłem, że tak trochę średnio to do mnie przemawia. Ja chciałem sobie chyba też wymienić jedno trofeum. Co ja tu miałem powieszone? Mam wilka, ogon Ulwa. Wiesz co, stary? Sio. Jak wygląda to z Fenriga? A, to nie był ogon, to jest łapa. Przecież, że tak. A widzicie. A dobra, spoko, no możesz sobie wisieć. Co ma wisieć, nie utonie, jak to mówią. To trofeum sobie schowamy. Czy ja mam dość rubinów, żeby w końcu postawić sobie skrzynkę... skrzynkę ze skarbami? To jest bardzo ciekawe pytanie. Gdzie miałem rubiny? Rubiny były tutaj wrzucone.
A guzik, nawet nie mam. No tak, bo ja to wszystko przecież ostatnio wysprzedałem. Ja to wszystko ostatnio wysprzedałem. No dobra, no to będę zbierał dalej. No co ja wam powiem? No dalej będę zbierał, nie? Skrzyneczkę jak mus, to mus muszę sobie postawić. No i oczywiście postawię sobie też te stosy złota, nie? Bawi mnie to niesamowicie. Ja wiem, że to jest useless, ale jak najbardziej jest mega kosmetyczne i mi to się super podoba. Nie wiem, może sobie nawet jakąś małą komnatę skarbca zrobię, albo coś, to się jeszcze zobaczy. Zresztą do budowania to ja mam kilka rzeczy, w ogóle projektów tutaj około domowych też jeszcze mi kilka chodzi po głowie. Ja chyba ten teren tutaj częściowo będę musiał wyrównać. Tu gdzieś stawię jakieś kamienne schody, na przykład, że tu będzie wyższy teren, tu będzie niższy, tu sobie zrobię jakiś teren jeszcze pod uprawy i prawdopodobnie wyrównam tą palisadę, ale to jeszcze nie wiem do końca, bo mam milion planów na godzinę. A także to się jeszcze oczywiście zobaczy. Jak tam moje kochane pszczoły? Moje pszczoły oczywiście ogarnęły miodek, fantastycznie. To niech ogarniają, bo ja znowu będę musiał miodków gotować, a miód jest nam bezwzględnie potrzebny. Dobra, mamy to. Dobrze, moi drodzy, ja wam powiem tak, w tym odcineczku to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że odcineczek się podobał, a jeśli tak, no to wiecie co robić. Łapka, subek, no i oczywiście wasze fantastyczne komentarze. Także tyle, trzymajcie się i do zobaczyska.